Cześć, witam w kolejnym vlogu. Właśnie wróciłem z pola, musiałem pojechać wymienić przyczepy. Zawiozłem pustą, zabrałem pełną ziemniakami. Sieję przężyto, zjechałem, jadę z powrotem, także zaczynamy. Mamy dzisiaj 8 października. Poniedziałek. Dzisiaj te siódemką, także żadnego wycia skrzyni nie będzie. Powinno mnie być dobrze słychać. Jedziemy z fokusikiem. Kurzy się strasznie, jak pewnie widać na błotniku i nie tylko. Jak wspominałem wcześniej, nie siejemy orkowo. Teraz jest wyjątek, sieje dziadkowi przężyto. Dziadek nie jest przekonany do siewu bezorkowego, zaorał, no także siejemy. Trochę trzeba było pozbierać kamieni. Taka dobra 4-tonowa przyczepa z tego pola wyszła. Ale już jest dobrze wyczyszczone, nic tam nie tłucze. Szkoda maszyn. I to właśnie są wady orki, bruzdy i tak dalej. Miękko strasznie. Dobra, komputer. Ścieżka się zgadza, wałek. Turbina chodzi. Znacznik. Tempomat. Tutaj w joysticku przyciskiem później po uaktywnieniu. Na dół i poszli. Agregat, tak jak wspominałem, jest stworzony głównie do uprawy bezorkowej. Tam się najlepiej spisuje. Tutaj jest strasznie sucho, piach, piąta klasa, wał się topi, naprawdę jest co ciągnąć, mimo że ciągnik, no jest te siódemka w tej chwili podpięta na uprawie bezorkowej, ciągłaby spokojnie 4 metry, a tutaj w piachu, o, napęd jeszcze, zagadałem się. Nie wiem co z tego siania będzie, jak ja tu zacznę się z tą kamerą na głowie, ale mają być vlogi, to będą. Obietnicy staram się dotrzymywać. Kurz straszny. Odmiana Tantri z firmy Osadkowski w ilości 160 kg na hektar. Dobrze, że nie muszę ścieżek liczyć, każdej z osobna bym pomylił pewnie totalnie. Komputer liczy, tylko trzeba na początku wpisać na czwartym przejeździe, bo siejemy na 21 metrów ścieżki pod opryskiwacz, rozsiewacz. Jak on już sobie zapamięta, to później wszystko gra. Znacznik ustawiony na środek, na strzałkę. Bardzo wygodna sprawa, ale też muszę uważać, żeby się tam gdzieś nie przekręcać, nie przechylać, bo to jest perspektywa, lekkie przechylenie, zaraz jest mijak, nakładka z drugiej strony. Kiedyś tam nam ktoś siał, trochę zmęczony był już w nocy, przysypiał, pochylał się na prawo tak i później to pole brzydko wyglądało. A tutaj mimo, że ciągnik dosyć duży, koła szerokie, przód 540, tył 650, naprawdę ciąga. Jednak bezorkowo jest dużo lepiej. Na tym polu dodatkowo utrudnia nam, nie wiem czy tutaj widać teraz, z mojej prawej strony są paliki, ponieważ pole jest podzielone na działki budowlane. Trzeba się pilnować, to omijać. Jak ruszę znacznikami, to przeskakuje ścieżka,
później muszę pamiętać, żeby wrócić do tej samej ścieżki. Tak to wygląda. No, teraz mamy szóstą. Później będzie rysował ścieżkę. Ciągnik T7210, New Holland jak widać. Zestaw prawowłosiewny Unia FST Drive 1000x3. To znaczy 1000 litrów pojemności zbiornika, 3 metry szerokości. Był zawieszany. Naprawdę nie jest to przyjemne siać w orkę. Dużo lepiej jest bezorkowo. Ten wał potrafi, jest tutaj wał oponowo-gumowy, to znaczy oponowy, no normalnie jedzie na tych kołach. Później wysiądę, wszystko tam pokażę z bliska, jak wygląda. Coś tam opowiem, co i jak. Wał potrafi złapać, trzeba podnieść troszkę, wypłycić. Przeskoczy, później zostaje taki kopiec. We wszystkim by nie przeszkadza. Kombajny najgorzej, trzeba header podnosić albo mijać, no. Agregat ma tyle dobrze, że jest pompa hydrauliczna nakładana na wałek. Ma własną hydraulikę do turbiny, bo były takie przypadki, że gdy ciągnik miał za słabą wydajność hydrauliki podczas składania znaczników, podnoszenia siewnika, potrafiło brakować oleju, turbina przystawała i później mogło się zatkać albo jakieś tam niedosiane miejsca. Abym tylko nie pomylił żadnych ścieżek przy tych słupkach, jak będę tam mówił do kamery, tego bym nie chciał. Dobra, mamy ścieżkę. Do skrzyni wchodzi, tak jak w tej chwili wsypałem, 800 kg przężyta. Było już czubato, naprawdę ledwo zamknęła się plandeczka. Masa 1000 ziaren, 39 gram. Także nie jest najcięższe przężyto może. W tym roku, jak wiadomo, była susza, parametry nieciekawe. Problem u nas był ogólnie z materiałem siewnym, głównie z żytem. O, widać jak się kurzy. Żyta brakowało. No w sumie tutaj byłoby też siane żyto, ale dziadek tam nie mógł gdzieś dostać. Kupił przężyto. No to siejemy. Balika mamy po prawej stronie. Znacznik trzeba do góry. Następny przejazd wyjdzie już omijanie. Dobra, tu do końca dojadę bez. I tak będzie trzeba omijać to dziadostwo. To była siódma ścieżka. Czyli zaczynamy od nowa akurat. I też uczulam, będę na pewno mówił na ten agregat Focus, ponieważ kiedyś ten zestaw się nazywał Focus, lecz tam była afera jakaś. Horsch, jak wiadomo, jest też Focus i oni się tam doczepili do Unii, że mają to zmienić, prawa autorskie, no Horsch był pierwszy i Unia zmieniła, jak widać, ale ja jestem tak przyzwyczajony, że no nie będzie raczej słyszany, żebym mówił FS, tylko pewnie będzie Focus. Dobra, i teraz znowu pierwsza ścieżka. Kombinacji co nie miara. Muszę czekać, aż się do końca podnosi. To kółeczko napędowe trochę ma tam za cienką gumę. Jak
jadę tak na pół podniesionym, ono już potrafi się kręcić, sypie niepotrzebnie to ziarno. Teraz z tyłu przydałaby się kamera. Widzę tylko tam troszeczkę. O, dobra, jest palik. Ścieżka pierwsza, dobra, jest. Przeskoczy mi. Trzeba przelecieć od nowa. Pierwsza, dobra, mamy. Sieje na 13. Skrzynia biegów Power Command. 1500 obrotów z groszami, 10,5 na godzinę. W tym piachu to w sumie już więcej, wiele by nie udało się, bo jest opór. Dzisiaj sam, jak widać, Filip jest w szkole. Pewnie chłopak tam się męczy, tym bardziej, że wie, że ja tutaj sieję. Ale no, każdy musi robić swoje. Szkoła kiedyś się skończy, będzie jeździł, vlogi nagrywał również. Taka kolej rzeczy. Pytacie też we vlogach. No ogólnie pod filmami piszecie, kiedy vlog z Iloną. No Ilona również się uczy. Jak będzie jakaś tam najbliższa okazja, na pewno będą vlogi. Myślę, że najbardziej na nie czekacie. Będziemy się starali robić ich jak najwięcej. I z Iloną, i bez. Dobra, druga ścieżka, znaczy drugi przejazd. Jedziemy. Póki co jest prosto. Myślałem, że z tą kamerą będzie gorzej. Dojadę do końca, wysiądę, może pokażę tam z zewnątrz, jak to wygląda. Coś jeszcze opowiem. Zakręcę kółkiem, zobaczymy, czy tam leci. Wiadomo, czasem coś tam się może zatkać. Lepiej w porę to zauważyć, jak później jakieś kombinacje przesiewania i te sprawy. Ziarno jeszcze widzę, no z hektar może trochę więcej, także tutaj ten kawałek dokończę, ile się uda, tyle uda. Tam nie jest do końca zaorane, reszta będzie pod owies. Będzie mycia. Już tam dużo siania nie zostało, jeszcze gdzieś tam jakimś znajomym. A po tej orce to strasznie się zakurzyło wszystko. Dobra, podjadę, ustawię się. Wysiądę, pokażę co i jak. Pole krótkie, więcej zawracania jak jeżdżenia. Dobra. Także robię cięcie, widzimy się na zewnątrz. Dobra, także idziemy pomału, tutaj pokażę. Obciążnika pewnie będą pytania, czemu nie ma. No nie ma potrzeby, to by było tylko jeszcze gorzej. Przód by dupę dostawał, topiłby się w tym piachu. Lepiej jest bez. Zestaw półzawieszany prawie tam w ogóle nie ciąży na tylny tłust, także nie ma potrzeby. Tutaj jest, tak jak mówiłem, pompa. Kawałek, bardzo dobra sprawa. Rozwiązanie typu takie podobnie jak w Porschach, innych agregatach. Turbina sobie chodzi niezależnie. Tak to wygląda. Tutaj na początku idzie włóka, później dwa rzędy talerzy 460 mm. Wał oponowy, koła 16, rozmiar 195 na 65. Talerze
naprzemienne o nacisku 25 kg na redlice, także no nie jest może jakiś największy, była opcja troszkę większego nacisku 40 kg, ale daje radę, nie ma problemu. Z tyłu zgrzebła, no właśnie ostatnio tutaj się zgubiło, ale no już koniec siania praktycznie, to tam się na wiosnę założy nowe. Kółko od napędu, przekładnia bezstopniowa, bardzo dokładny wysiew, praktycznie tam niewielka tolerancja jest. Tutaj bardzo wygodna regulacja na siłownikach, wystarczy przerzucić pierścionek i już mamy zmienione, z drugiej strony analogicznie to samo. Nie to, że tam jakieś śruby, gwinty trzeba liczyć, mierzyć, żeby to było równo. Tutaj jest wszystko jak powinno być. Zakręcimy kołem, zobaczymy. Elegancko. Zajrzymy do środka, czy tam ziarno jeszcze jest. Być będzie na pewno, bo widzę przez szybkę, ale zobaczymy. Pokażę jak to tutaj wygląda. Widać kurz fes. O! Ciągnik jak bałwan. Zestaw z 2014 roku. No już w sumie piąty sezon teraz chodzi. Żadnych problemów nie było. Można śmiało polecić. Tutaj trzeba uważać, bo każde koło niezależnie się kręci. Czasami ktoś sobie tutaj staje wygodnie, żeby schodków nie rozkładać, ale można się przejechać. Gdzieś jedno koło stanie na góreczce, drugie jest w dołku. Potrafi się przekręcić, jak noga wpadnie, to jest taki ból, że nie polecam. Zdarzyło mi się raz, znajomemu jeszcze gorzej. Także byłoby na tyle chyba. Wsiadam do kabiny, może jeszcze coś tam powiem. I będziemy się żegnać tutaj. Dużo nie zostało, także później poprzeczniaki zrobię. Trzeba będzie to w miarę wyczuć, żeby tam tyle ile nasienia jest na te poprzeczniaki zrobić, reszta zostanie pod owies. Już ile będzie, tyle będzie. Także do zobaczenia w kabinie. Dobra, jestem ponownie. Ogólnie powiem, że nie bardzo lubię takie prace jak siew nawozów, czy tam opryskiwanie. No jak wiadomo, efektów nie widać od razu, dopiero później widać co się zrobiło, czy tam jakieś mijaki, nakładki. No w siewie to tam nakładka, mijak nic nie zaszkodzi, ale w opryskach jak wiadomo, no jest później, może być nieciekawie, szczególnie tam w jakichś mocnych środkach na chwasty. Najbardziej lubię orać, to kto ogląda filmiki powinien zauważyć, na snapie również. Przymierzamy się do nakręcenia trzeciej części ciągnik co sam może. Także no już myślę gdzieś do miesiąca na kanale powinno się pokazać. Zobaczymy co z tego wyjdzie. W tym roku będzie to nagrywane głównie z drona, także może być jeszcze ciekawiej. Nie wiem jak ja będę uciekał tam z tego ciągnika, jak to będzie, ale no musimy się postarać. Raczej to będzie już ostatni ciągnik co samorze, no chyba że naprawdę będziecie chcieli, to na drugi rok i później tam jeśli też postaramy się, ale myślę, że już nie ma sensu tego tematu cały czas powtarzać. Zachęcam do subskrypcji, lajkowania, komentowania. Zachęćcie mnie do nagrań. Jeszcze nie jestem, jak mówię zawsze, no w poprzednich vlogach, nie oswoiłem się jeszcze z tą kamerą.
pomóżcie mi w tym, będą pozytywne zachęty, także będę kręcił te filmiki. To by było dzisiaj na tyle. Pozdrawiam wszystkich widzów. Trzymajcie się, cześć.